Po poziomku widać, że już redukcja się wkręca. Panda! Ej, ale panda! Make-up sceniczny. Panda coś. Kurwa, no tak. Aparat. Tu dwie pizdy. Nie wiem. Nie podskakujcie mu. Siema, siema. Sensu nie ma. Dzisiaj wyjątkowo nie z kuchni, a z siłowni zaczynamy tego vloga. Może być trochę głośno, więc będę starał się mówić donośnym głosem. Dzisiaj zaczynamy od treningu nóg. Kończę deload, 8 tygodni do zawodów, także no, te treningi już będą coraz bardziej intensywne, będzie coraz lepiej, grubiej, mocniej, także zapraszam Was na ten trening. No i co? Nie zapominajcie o łapkę w górę, komentarzach, wszystkim tym, co pomaga nam rozwijać kanał, także lecimy z treningiem nóg. Dobra? Na linkach. U mnie priorytetem przez cały okres masy i no teraz też były przywodziciele, czyli mięśnie tutaj w środku uda. Dlatego poświęciłem bardzo dużo energii i generalnie objętość treningowa na ten mały mięsień była relatywnie duża. Polecam to ćwiczenie każdemu, kto już wymaksował maszynę na siedząco. Na większości siłowni ma ona ileś tam stosów, a no wiadomo, że już w pewnym momencie po prostu tych stosów jest za mało. Fajne ćwiczenie, co więcej mogę powiedzieć, no trochę mało męskie, ale trudno. Dobra, drugie ćwiczenie, również ćwiczenie na przywodziciele. Czyli u mnie no, 6 serii roboczych ciężkich na przywodziciele na sam początek treningu. I tak praktycznie od 3-4 miesięcy. Że mam nadzieję, że będzie to widać potem na scenie, że te mięśnie jednak to się wypełniły. No co, przywodzenie kopenhaskie, jak widzieliście, bardzo fajne ćwiczenie. Wzmacniające mięśnie stabilizujące, czyli nie dość, że pracują tutaj na przywodzicielu, również pracują mocno mięśnie brzucha. Jest to ćwiczenie z obciążeniem własnego ciała, więc tutaj też mamy ten aspekt wzmacniania no jakby całej sylwetki. Bardzo polecam to ćwiczenie. Jako regresję tego ćwiczenia możecie obniżać sobie wysokość lub po prostu robić mniej powtórzeń, nie? Także sprawdźcie koniecznie. To jest ćwiczenie numer 2. Zaraz lecimy do następnego. Hack squat. Nie ma tutaj dużo ciężaru, ale naprawdę ten ruch jest taki głęboki, idealnie czwórkowy. Jeżeli macie taką maszynę u siebie na siłowni, a chcecie poprawić czworogłowę, bardzo Wam polecam. Tutaj robię metodykę treningową, którą stosowałem w okresie budowania, o której już wspominałem wcześniej, ale powiem jeszcze raz. Od 2 do 4 serii roboczych. Co tydzień zwiększam serię. Co 3 tygodnie, czy co 4 tygodnie zwiększam obciążenie i znowu wracam na mniejszą objętość. Czyli robię 2 serie, 3 serie, 4 serie i potem znowu 2 serie z większym ciężarem, 3 serie, 4 serie i tak w kółko. Dzięki temu ta progresja może być bardzo rozciągnięta w czasie. No i te mięśnie cały czas dostają mocniejszy bodziec. Sprawdźcie.
Kolejne ćwiczenie, wypychanie na suwnicy. Ostatnia seria z podwójnym morderczym dropsetem. Każda seria po 15 powtórzeń. Także... Przysiad bułgarski. Tutaj są tylko dwie serie, ale druga seria jest też z dropsetem, a właściwie z podwójnym dropsetem. No i to jest w sumie chyba takie ostatnie ciężkie ćwiczenie. Będą jeszcze wyprosty, uginania, czyli już taka kosmetyka, ale pokażemy wam, jak to wygląda. Także Bułgary, dwie serie. Ostatnie dwa ćwiczenia, już takie kończące trening, po trzy serie, trzy właściwie super serie. To będą wyprosty na maszynie siedząc i uginania na maszynie siedząc. Także dwa izolowane ćwiczenia na czwórki, na dwójki. Tutaj już głównie ćwiczenie, które ma tą głęboką separację pomóc uzyskać. Czyli tutaj staram się mocno te mięśnie napiąć, przytrzymać w spięciu, nie walczyć z ciężarem, nie zakładać sobie za dużego ciężaru. To jest ćwiczenie już takie bardzo jakościowe, nie? Także lecimy. Oczywiście powiedzieć, że przy każdym ćwiczeniu miednica jest podwinięta, nigdzie nie wywalamy brzucha. Możecie sobie zobaczyć wszystkie ćwiczenia, wszystkie były oczywiście zgodnie z naszą filozofią Sensu Classic, gdzie staramy się, aby trening minimalizował angażowanie talii i środkowej sekcji. Bardzo istotne. To był generalnie trening nóg, 8 tygodni przed zawodami. Dziękuję wam bardzo za to, że go obejrzeliście. Pamiętajcie, łapki w górę, komentarze i lecimy na potreningowy. Czas na posiłek potreningowy. Po posiłku widać, że już redukcja się wkręca. Mamy tutaj 72 gramów wafli. Nie wiem, 50 gramów szynki chudej. Tu jest 30 gramów kleiku, 15 gramów płatków słodkich, banan i odżywka białkowa. Łącznie mamy tutaj 120 gramów węglowodanów, około 50 gramów białka. No i tłuszczy tyle, co jakieś tam drobnostki z płatków i z tej szynki. Także to jest posiłek potreningowy i przenosimy się do następnego dnia. Siemanko. Słuchajcie, jesteśmy pod salonem Kupry. Dzisiaj nastąpił... Tak, dzisiaj jest dzień rozstania i powrotu, albo pożegnania i przywitania. Mianowicie zmieniamy Atekę na nowe autko. Jakie to zaraz zobaczycie. Także jestem z Krzysiem, który właśnie jest tutaj za kamerą. No i co? Trochę zrewidowaliśmy nasze plany startowe. Nie wiem, czy jeszcze o tym mówić, czy nie. Masz mówić. Ale generalnie plan jest taki, że za 7,5 tygodnia ja startuję w Warszawie. Zgarniam kartę, wtedy jedziemy do Hiszpanii z Krzysiem. On tam zgarnia kartę. No to spokojnie, spokojnie. Poleciałeś trochę. Miesiąc później w Portugalii oboje startujemy na zawodach pro. Wygrywamy proszą i jedziemy na Olimpię, nie? Okej, okay, tak, ja tu się odniosę, tak bo ja lubię się wywiązywać z tego, co powiem, więc spoko. Ja sobie daję tam z 2 lata spokojnie na to, żeby kartę zwinąć. Tomek jak najbardziej, jest to w jego zasięgu, okej? Okay? Także żebyście później na mnie tak nie patrzeli, że ja tu mówiłem, że chcę zdobyć kartę. Nie, nie, nie. Ja chcę zdobyć jak najlepsze miejsce w Mister Olympia Amator w Hiszpanii. I tyle.
No, dobra, dobra. No także plan jest taki, mieliśmy startować razem w Warszawie, no ale Krzysiu podjął taką decyzję. Wspieram go w tej decyzji, no i też w sumie no, dla mnie jako zawodnika będzie o tyle komfortowo, że po prostu będę miał support, będę miał kogoś, kto jakby będzie dla mnie. Więc ja jako zawodnik, święta krowa, będę mógł po prostu, nie wiem, odpocząć, jak będę czuł, że potrzebuję, a Krzysiek w tym czasie, nie wiem, zrobi mi posiłek albo pojedzie do sklepu coś załatwić. Także to też będzie tydzień przed zawodami, więc na pewno nie będzie tryskał energią. No ale wiecie, jak to jest. Jak jest dwie osoby startują, no to dwie osoby są w tym takim stresie startowym, a jak jedna osoba startuje, no to ta druga zawsze może gdzieś tam go wesprzeć. Także no jedziemy do Warszawy, ja tam startuję, potem prosto z Warszawy lecimy do Hiszpanii. Tydzień później są zawody Mister Olympia, właśnie amator, gdzie no, będziemy startować razem. Nie, chyba, że ja będę startował. Chyba, że uda mi się wygrać kartę wcześniej, no to wtedy jadę tam tak samo jako support. No i potem kolejne zawody będą w Portugalii. Także tak to wygląda. Idziemy wymienić naszą kuprę i widzimy się za chwilę. Dobra mordy, także odebraliśmy auto, tym razem Cupra Leon, kombi 310-konny, tak myślałem, dwulitrowa jednostka benzynowa, jest tutaj napęd 4x4, więc jeżeli chodzi o osiągi, no to ten samochód będzie najmocniejszy. No nie ma zbyt pięknej pogody dzisiaj, żeby wam go pokazać w pełnej krasie, także myślę, że zostawimy to sobie na inną okazję. No ale co, wnętrze jest jak w Formentorze, czyli mamy tutaj kierownicę z tymi przyciskami do zmiany trybu jazdy, start-stop, mamy tutaj ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, który tutaj jest też kokpitem, czyli możemy z niego sobie tak naprawdę wszystkim sterować. No, piękne wykończenie, nowoczesne, sportowe. Także sprawdźcie koniecznie Cupra Plichta Gdańsk. Zapraszam na jazdy testowe. Sprawdźcie no, Ateca, Formentor i teraz Leon. Także testujemy po kolei każde autko. Dam znać, jak się jeździ. No i co? Widzimy się w dalszej części vloga. Masz Cuprę? Włączony? Tak. Moi drodzy, jesteśmy już kilka dni po ostatnich wydarzeniach, Cupra jest wymieniona, mamy już nowe autko, dzisiaj jesteśmy w Energii, przed chwilą nagrywaliśmy z Krzysiem trening ramion, właściwie bicepsów, top 3 ćwiczeń na biceps, które możecie najprawdopodobniej już zobaczyć na naszym kanale, jak nie, no to pojawi się jakoś na dniach, a ja dzisiaj robię tylko interwał, oprócz tego treningu bicepsów, który u mnie i tak wygląda, tak wiecie, powiedzmy, że po macoszemu, z tego względu, że ramiona gdzieś tam są u mnie tą partią dość dominującą, nie chcę powiększać dysproporcji, także poświęcę dzisiejszą energię na zrobienie interwału. Mam tutaj taką bieżnię. Jeżeli ktoś ją zna, to wie, jak hardkorowa jest ona. Ale nie podejmę się dzisiaj tego wyzwania, z tego względu, że nie czuję się dzisiaj najlepiej, więc po prostu zrobię tyle, na ile mnie stać i uważam, że to jest też rada dla sportowców i dla osób, które naprawdę poważnie podchodzą do jakichś swoich celów. Z tego względu, że no, wiele osób właśnie chce zrobić więcej, lepiej, więcej. Myśli, że trzeba zawsze pracować jak najciężej, wybierać jak najtrudniejsze, dokonywać jak najtrudniejszych wyborów, wybierać jak najtrudniejsze drogi do tego, żeby do tego celu dojść. A każdy z nas jest człowiekiem i czasem po prostu taki słabszy dzień może się zdarzyć, to jest normalne. Nie ma się wtedy co załamywać, że czuję, wiecie, że nie zrobiliście, nie wybraliście najtrudniejszej możliwej opcji. Zróbcie plan minimum, tak żeby domknąć temat i mieć czystą głowę, ale też no, jakby nie odpuśćcie całkowicie. Więc to jest taka rada, ja moim zdaniem dzisiaj akurat jest idealny dzień. Mam jeszcze 7 tygodni do zawodów, więc na spokojnie ta forma wyjdzie. A ten interwał i tak będzie intensywny. Zrobię go na wioślarzu tutaj. Także nie ma co
Jedziemy z interwałem. Tak naprawdę to już go zrobiłem, ale zapomnieliśmy nagrać w początku, więc nagrywamy go jeszcze raz. Korzystam podczas interwału z takiej aplikacji, Interval Timer. Ustawiamy sobie tu czas rozgrzewki, czas pracy, czas odpoczynku. Ja wykonuję 12 serii, 20 sekund pracy na 40 sekund odpoczynku. Dzisiaj na takim wioślarzu, ale od następnego tygodnia już wszystko będę robił na tej maszynie zabójczej, którą pokazałem wam przed chwilą. Zawsze co sobotę robię interwał, więc za tydzień w sobotę widzimy się tutaj z tym bedwojem, ale najprawdopodobniej u nas wakła. No co, ja kończę, lecę się ogarnąć i ciśniemy do Krzysia na pozowanie. Dzisiaj będziemy już dogrywać układ dowolny, a potem zostanie po prostu czas, żeby już go do perfekcji opanowywać. W końcu z levelem perfektem będziemy to robić, którego mogliście poznać w ostatnim vlogu. Jeżeli nie widzieliście ostatniego vloga, to zapraszam serdecznie. Zobaczcie, jak wygląda takie pozowanie od kuchni. Dzisiaj będzie część artystyczna, czyli będzie to taka bardziej, powiedzmy, mistyczna część naszej pracy, niekoniecznie bardzo wysiłkowa i sportowa, bardziej kreatywna. No ale jak Krzysiu wspominał na poprzednim vlogu, pozowanie powinno być sztuką i powinno być ekspresją twojej osobowości. A na sali treningowej w ciągu 30 minut czy godziny nie da się jakby tej pracy wykonać, więc my pracujemy tak, powiedzmy, dwutorowo. No więc co, lecę, prysznic, szama i pokażę wam jeszcze u Krzysztofa, jak będziemy działać. Słuchaj, w przedadingu, jak tą pozę robisz tą taką prysami, możesz zrobić tą samą, co w układzie dowolnym do dołu. Od razu pokaż nawet w predazingu, bo predazing czasami jest decydujący. Czyli nie tu? Nie, wcześniej. Wcześniej. Tą? Aha, tą? Żebyś tam zrobił, właśnie. Ta jest lepsza, nie? Ta. Też mi się tak wydało. Czekaj, jedziesz predazing do tego, co puszczam. Ale co, Sofia? Jedziesz predazing. Obróć się teraz na tego, na skiwali psa. O, no i teraz skiwali. Pięknie. Co, ja coś gadam? To mogliście. Bo Krzysia jest generalnie taki klimat. Pokażcie Dorotkę, Sofinkę, Sławę, Dorota. Dorcia, uśmiechnij się. Jesteśmy na pozowaniu u Krzysia. Jest jeszcze drugi Krzysiu w kiblu, Rzysz, bo on też tutaj współpracuje. Dobra, Dorcia. Też Krzysiek mu pomaga. Jesteśmy po mojej sesji, powiedzmy, pozowania, gdzie już układ dowolny praktycznie mamy gotowy, co? Tak. No dzisiaj już domknęliśmy ten układ dowolny szybciej niż myślałem, bo wydawało mi się, że jeszcze trochę pociśniemy, ale tam już ty tam dodałeś element, którego nie było. Mhm. I on faktycznie idealnie pasuje, więc już od razu jesteśmy dalej. A o którym mówiłeś? O tych pozach? Tak, na dole. No, czy na końcu? Tego też, nie? Ale ten. A te pozy na dole chyba wyszły fajnie, nie? Tak jak schodzę, to ustalaliśmy, robiliśmy tą pozę. Tak. Mogę wam pokazać kilka poz. Nie chciałbym zdradzać muzyki, ponieważ muzyka będzie dużym zaskoczeniem. Leci w tle. Także jeżeli będziecie
na zawodach w Warszawie 28 i 9 maja. To zapraszam serdecznie. Kategoria Classic Physique, zapewne klas C. Bo będzie ciekawy układ. No, na pewno muzyka będzie zaskakująca. No, to był pomysł Krzysztofa. Ja na początku jak to usłyszałem, mówię nie, kurwa, nie ma opcji. Dosłownie mówię nie, ale potem jak no jakby przedstawił mi całą wizję tego, jak to ma wyglądać, no to, no i co, i teraz wszyscy to poczuli. Wizja, jak kurde, tak. Zajebiście to z tobą się łączy, nie? Zdecydowanie. No. No. Zdecydowanie będzie to coś ciekawego, no zaraz będziemy tutaj pozowanie Men's Physique mieli, także może trochę wam pokażemy, jak to wygląda u Rzyszta, sprawdźcie też jego materiały i co, no. A może do ciebie na nogach. Patrz, oglądamy chwilę pozowanka i... Wytniecie. No i Sofijkę pokażę. Dobra. Wojciecki! Halo! Nie, on będzie zaraz płacz. Dawaj, 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 dawaj. Będzie? Nie będzie, nie będzie. Tu jak wchodzisz, to nikt. Nie będzie. Pozdrawiam. Panda! Ej, ale panda! Pan make-up sceniczny. Panda coś. Kurde, no tak. Aparat. Tu dwie pizdy. Nie wiem. Nie podskakujcie mu. Obraz pokaż. Wiesz co tam było? Jak to się nazywało? Danger Zone. Danger Zone. Tutaj dzisiejsza nasza pani kamerzystka. Danger Zone. Niania. Tutaj niania. Super niania. Tutaj ekipa. Swoim fanom. Chciałbym pokoju na świecie. Tak. O właśnie. Do takiej muzyki, bo to jest takie o. O właśnie. O właśnie. Dokładnie, to jest men's physique. Czujesz, wiesz, pewność siebie i robisz to i wolno, o, to i mocno. Widzisz? Panujesz nad sytuacją. Właśnie tak. I jeszcze raz, slow motion. Nie ma właśnie, slow motion. They see me rolling. Dobra, stop. Dobry. To jest najwyżej dzisiaj? Jak się czujesz? Bardzo dobrze, zobaczymy jak się zaczęła po przejeździe. Nie, dobra, nie róbmy presji. To... Nie, to będzie ładnie, co? Wędna. Ilu, oddychaj. Nic się nie dzieje. Na ludziku. Raz, dwa. Dobra, na ludziku. Oczy, głowa. I do tyłu. I mamy to. Jesteśmy w Szemudzie, w stajni Miłosna bodajże. Paulina tam ma z tyłu trening z Iwonką, jest jeszcze Karolina, jest Olaf, jest Sofcia. I co, mordeczki? Dzisiejsza sobota, chilloutowa, przedwielkanocna. Także ten vlog, który oglądaliście przed chwilą, był mniej więcej półtora tygodnia temu, ale jakoś tak to wyjdzie. Teraz będę nagrywał kolejnego i to może będzie początek nowego vloga. Czyli spacerek dzisiaj, ten samochód naprawdę bardzo fajny. Aż Sofi się zaczęła denerwować. Tak? Redukcja, tak? Taki klimat. Także siema, siema, sensu nie ma. Six weeks out. Six weeks out, nie? Koń. 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 Sofi dzisiaj powiedziała swoje pierwsze słowo świadome. Takie, że bez kitu patrzyła na coś, pokazała coś i powiedziała to. I potem jeszcze kilka razy w innych okolicznościach, nie? I to było słowo koń, nie? No, czyli mamusia jednak wygrała. No. Także jakbyście w ogóle potrzebowali konia albo chcieli coś z końmi związanego, to do PLF with passion. Nie? Do mamusi odsyłamy.